Siemanko moi drodzy, w poprzednim poradniku, w którym pokazywałem Wam jak zdobyć miecz nocy i ognia, pokazywałem Wam również, że możemy go ulepszyć maksymalnie do 4. poziomu w tym poradniku, ponieważ u tego kowala mogliśmy tylko upgrade'ować go do 4. poziomu, ponieważ posiadał tylko kamienie do 4. poziomu, czyli 1, ponury kamień kowalski 1, 2, 3, 4. Wspomniałem Wam wcześniej też w tym poradniku o tym, że pozostałe kamienie będziemy musieli znaleźć po całej mapie. I w tym poradniku pokażę Wam, gdzie te kamienie się znajdują, tak żebyśmy sobie ulepszyli ten miecz do plus 10, czyli do maksymalnego poziomu dla tego miecza. W takim razie co? Zapraszam! Dobrze, w takim razie nasz miecz nocy i ognia znajduje się na poziomie 4, czyli plus 4, a kowal nam proponuje, żeby zupgrade'ować go do poziomu plus 5. Oczywiście nie posiadamy ponurego kamienia kowalskiego numer 5, więc musimy zacząć poszukiwania właśnie od tego kamienia. Jeśli oglądaliście mój poprzedni poradnik, jak zdobyć złoty skarabeusz, który daje nam 20% premii do zdobytych run, to oczywiście tą opuszczoną jaskinię tutaj macie oczywiście odblokowaną. Mogę Wam troszkę oddalić mapę, żeby pokazać Wam, gdzie znajduje się ta opuszczona jaskinia. O tutaj. Oczywiście my zaczynamy w tym miejscu naszą przygodę w grze, a ta jaskinia znajduje się tutaj. Dobrze, w takim razie wybierzmy się do tej opuszczonej jaskini i pokażę Wam, gdzie znajduje się ponury kamień kowalski numer 5. Dobrze, jesteśmy w naszym miejscu łaski, w tej jaskini. Teraz musimy wyjść z niej i na prawo, na samym dole zobaczymy od razu nasz ponury kamień kowalski numer 5. O, jest tam w tym na dole ten biały punkcik, co się świeci. Problem też jest taki, że niestety jeśli wejdziemy na konia i spadniemy stąd, no to od razu zaliczymy zgon. Ja już zaliczyłem ten zgon, także musimy znaleźć jakiś sposób inny, żeby wyjść stąd. Musimy po prostu jakoś wygodnie zejść na dół. Teraz podchodzimy, zabieramy kamień i mamy 5. Lecimy w takim razie do ponurego kamienia numer 6. Dobrze, zanim wybierzecie się po ponury kamień kowalski numer 6, musicie wybrać się do twierdzy okrągłego stołu, czyli do tej naszej takiej bazy, która oczywiście znajduje się tutaj, i zakupić klucz kamiennego miecza, z tego co pamiętam się nazywa. I zakupić oczywiście można go u tej tutaj babuszki. Ja już kupiłem wszystkie, a może maksymalnie 3. On kosztuje 4000 run, także jeśli nie macie tyle punktów, to zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich poradników, o których wspominałem, jak przyfarmić dużą ilość run w krótkim czasie. I oczywiście wróćcie do tego etapu i zakupcie sobie właśnie najlepiej od razu 3 sztuki tego klucza kamiennego miecza, żebyście mieli spokój na później. Następny kamień, czyli ponury kamień kowalski numer 6, znajduje się oto w tej jaskini, dostępny w bardzo mało widocznym miejscu na ścianie. Żeby dostać się do niego, oczywiście musimy odblokować tutaj tą wielką windę Dectus i udać się najlepiej do tego miejsca łaski. Te miejsce łaski na pewno macie odblokowane, jeśli oglądaliście mój poprzedni poradnik. Tutaj jest 2 przeciwników, dlatego warto szybko przed nimi uciec, włączyć tą bramę, bo tutaj ona będzie zablokowana, wsadzić klucz kamienny i szybko uciec tutaj do tej jaskini. Nie musicie z nimi walczyć, chociaż oni są dość łatwi do pokonania. Tutaj mamy miejsce łaski. Właśnie oto w ten sposób tutaj tak właśnie leżą te kamienie kowalskie. Tutaj mamy numer 5. A tutaj ponury kamień kowalski też numer 5. W takim razie tak naprawdę możecie od razu piątkę znaleźć i tutaj, i w tamtym miejscu. Tutaj powinien być jeden kamień, a po drugiej stronie powinien znajdować się drugi kamień. I to powinien być kamień, ponury kamień kowalski numer 6. No i mamy szóstkę. W takim razie w jednym miejscu mamy i piątkę, i szóstkę, w razie czego piątka będzie na przyszłość. Dobrze, posiadamy już ponury kamień kowalski numer 6, teraz musimy się zabrać za siódemkę. Siódemka będzie najtrudniejsza z tego całego grona, ponieważ będziemy musieli walczyć przynajmniej z jednym minibossem. Ale poza tym cała droga raczej powinna być w miarę przyjemna. Dobrze, więc zacznijmy od tego miejsca łaski, właśnie skrzyżowania Altus, z którego wybraliśmy się właśnie tutaj do tej jaskini, a my wracamy z powrotem tutaj. Dobrze, jesteśmy w miejscu łaski, my musimy się wybrać tam na górę. Trafimy tutaj na dwóch minibossów, ale szybko ich po prostu ominiemy i uciekniemy przed nimi. Tutaj mamy dwóch minibossów i uciekamy po prostu przed nimi. I szybko do miejsca łaski i od razu mamy też złote nasiono. Oni już się wycofali. Zabieramy złote nasiono. Dwa nawet złote nasiona. Aktualizujemy sobie mapę. No i lecimy dalej. Tutaj lepiej iść bokiem, bo mogą wystrzelić jakieś strzały do nas. O, właśnie tam jest łucznik z dużą strzałą. A tu jest młotek. Więc warto ich ominąć. No i tutaj mamy minibossa, ale spokojnie możemy zacząć od miejsca Mariki, jeśli umrzemy. Dobra, po kilkukrotnych bojach muszę inaczej podejść tą postać. Muszę po prostu go rozwalić po cichaczu od tylca jakoś trucizną, zgnilizną, bo inaczej po prostu nie dam rady. Uff, udało się go pokonać. No łatwo nie było. Łatwo dla mojej postaci, bez ubrania i słabą widocznością, no dla mnie łatwo nie było. Ale udało się odblokować przejście. W takim razie idziemy dalej. Teraz tutaj na dole macie siódemkę. Tutaj jest siódemka. Zabieramy i mamy siódemkę. Ciężko było, ale jakoś się udało. Teraz przed nami najłatwiejsze, czyli numer 8, 9 i 10. Już Wam pokazuję. Najpierw numer 8 oczywiście. Jesteśmy tutaj w tym miejscu. Oczywiście tutaj zaczynamy naszą przygodę. Tutaj możecie się jakoś odrodzić, tu oczywiście jest poradnik z kulą, tutaj jest śpiący smok w tej okolicy, w poprzednich poradnikach, jeśli chcecie wiedzieć, gdzie dokładnie jesteśmy. A tutaj jest kolejne miejsce łaski, po prostu poszukajcie tego miejsca łaski stąd, tutaj jest bardzo blisko. Dobra, my musimy zabić żuczka, który posiada ósemkę. On jest gdzieś tutaj. Tutaj jest żuczek. No i umarliśmy, ale mamy ósemkę. Dziewiątka jest łatwa do zdobycia. Praktycznie z tego samego miejsca tutaj zaczniemy. Musimy po prostu iść w dół. Jest do zebrania na dole. Tylko musimy ominąć smoka oczywiście. A my musimy zejść tutaj na dół. I przy trupach powinna być dziewiątka. To nie, tutaj chyba jest. No i mamy numer 9. Więc sprawdzamy sobie w ekwipunku, jakie już mamy sztuki. Mamy 5, 6, 7, 8, 9. No to dziesiątka. A dziesiątka jest w tak banalnym miejscu, że jeśli robiliście mój poprzedni poradnik, czyli jak zrobić 17 tysięcy run w 10 sekund, to na pewno tą lokalizację macie odblokowaną. To są te podziemia, to miejsce. Dobra, kupmy sobie pochodnie u tego typka Świętego Mikołaja. bo nam będzie potrzebna. Dobra, odpalamy pochodnie. I tutaj też będziemy musieli uciekać. Dobra. Numer 10 leży w skrzyni i jest strzeżone, więc trzeba jakoś podejść do tego. Ja już umarłem parę razy, więc zrobimy to po cichaczu trochę. Najpierw w jednej linii ich zabijacie. Trzech. Ładujemy i jeszcze raz. Później sobie podchodzimy do nich. Trochę mi się burdel zrobił, ale zaraz to ogarniemy. Ostatni tam został. Jeszcze sobie doładuję życie. I po prostu podbiegniemy tam i weźmiemy 10. I mamy 10. Mogliśmy umrzeć, ale przynajmniej 10 już mamy. To co, w takim razie ulepszamy naszą broń. A jesteśmy już u naszego kowala. Sprawdźmy, czy mamy wszystkie nasze potrzebne kamienie, ponure kamienie kowalskie, ekwipunek. Przełączam na kamienie. 5, 6, 7, 8, 9 i 10, bo ponury kamień kowalski starożytnego smoka to jest 10. Wbijamy sobie tutaj. No i wzmacniamy oręż. 5, tak, 6, tak, 7, tak, 8, tak, 9, tak. No i ostatni właśnie ponury kamień kowalski starożytnego smoka jest potrzebny, ok. No i mamy 10. Sprawdzamy sobie jeszcze wyposażenie. Miecz nocy i ognia plus 10. No i to wszystko w takim razie. Możemy już hasać naszym mieczem i rozwalać naszych wrogów jeszcze bardziej niż przedtem. No dobrze, w ramach testu zobaczymy, za którym razem możemy rozwalać tych przeciwników. Czy za pierwszym razem uda nam się ich rozwalić w jednym rzędzie? Oh yeah! Za pierwszym razem, widzicie? Także miecz robi bardzo dużą różnicę teraz. Pięknie. Pięknie chodzi. No co, w takim razie ode mnie to wszystko. Ja zapraszam do subskrybowania mojego kanału i zapraszam na kolejne poradniki. Trzymajcie się, cześć!